Dlaczego oglądasz ten film? Chcesz usłyszeć, że trenuję 7 dni w tygodniu? Że podjąłem właściwą decyzję? A może chcesz usłyszeć o tym, że podjąłem złą? Że podjąłem setki, tysiące tych złych, ale mimo to ciągle idą naprzód? Chcesz usłyszeć o tym, że codziennie na treningu dają z siebie wszystko? Że dają z siebie nawet więcej? Chcesz usłyszeć o tym, że osiągną swój cel? Czy może mam ci powiedzieć, że ty też go osiągniesz? Chcesz usłyszeć, że masz ruszyć wreszcie tę tłustą dupę sprzed komputera? Chcesz motywacji, bo w sumie to fajnie, by zrealizować swoje marzenia. Ale nie teraz. Teraz nie masz ochoty. Teraz leci twój ulubiony serial. Teraz pada. Teraz ci się nie chce. Wolisz siedzieć bezczynnie. Tak jest łatwiej. Tak jest prościej. Tak jest wygodnie. Tak jest wystarczająco dobrze. Chcesz o tym posłuchać? Chcesz posłuchać o tym, jak czas przepływa ci między palcami? Jak każda pojedyncza sekunda twojego życia już nigdy nie wróci, a ty marnujesz ich setki, tysiące, miliony. Nie robiąc nic, albo przeciwnie, robiąc rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. O których jutro zapomnisz, o których zapomnisz już za godzinę. Każdy moment, w którym nie działasz, to część twojego życia bezpowrotnie zmarnowana. Po to tu przyszedłeś. Może jednak chcesz zapewnić. Chcesz być pewny. Chcesz wiedzieć, że ci się uda? Dlaczego jeszcze tego nie wiesz? Zastanów się, dlaczego nie jesteś teraz pewny, że ci się uda. Może tak naprawdę nie dajesz z siebie aż tak wiele? Może chciałbyś, bym opowiedział ci swoją historię. Historię upadku, historię lenistwa. Jak szczytem moich ambicji było pójście do Maka, a jedyną misją kolejny quest w World of Warcraft. Ale nagle przestałem i w jednej chwili założyłem własną firmę, poznałem kobietę moich marzeń i zostałem królem świata. Tego chcesz? Chcesz się po prostu identyfikować z postacią, której nawet nigdy nie zobaczysz, która nawet nie istnieje? Chcesz przez chwilę nie mieć wobec siebie żadnych zarzutów, chcesz żyć wyobraźnią, chcesz śnić na jawie, chcesz spać. Chcesz się położyć i przespać kolejny dzień, kolejny i kolejny. W końcu każdy jest taki sam. Każdy jest normalny, każdy jest przeciętny, każdy z nich jest nijaki. Prześpij swoje życie. Słodkich snów. A może chcesz być po prostu normalny? Chcesz normalności? Czym właściwie jest normalność? Czy to nie nuda, nijakość, przeciętność? Jeśli chcesz być przeciętny, nie ma problemu. Wracaj na Facebooka. Pogadaj ze znajomymi o tym, jak jest wam źle, nudno, o tym, jak nic wam się nie udaje, o tym, jak nic wam się nie chce. Chcesz tego? Nie ma sprawy. Naciśnij czerwony krzyżyk w górnym rogu ekranu. Jeśli brak ci jaj, by powiedzieć sobie, czego pragniesz, by powiedzieć światu o tym, czego chcesz, by dążyć do tego, o czym od zawsze marzyłeś, wyłącz ten film. To strata czasu. W sumie dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia. W końcu wszystko, co robisz, to zabijanie czasu i narzekanie. Napisz w komentarzu, jak zmarnowałeś właśnie kilkadziesiąt sekund swojego życia i włącz filmik z kotem, który gra na pianinie. Dalej, wyłącz to. Spełnij swoje ambicje. Bądź normalny, bądź przeciętny, bądź nikim. Albo odważ się żyć. 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 Odważcie się żyć. Odważ się żyć. Odważ się żyć i sięgać po swoje marzenia. Że co, ja blisko nie pokażę? Odważ się żyć, prezesie. Odważ się żyć. Odważ się żyć.